Proponuję, żebyśmy dzisiaj pomyśleli w skupieniu. Związany jest z osobą Piotra Szczęsnego, który, jak wszyscy wiemy, podpalił się w tym miejscu 19 października. I 10 dni później zmarł. Do tej pory robiliśmy tak, że staraliśmy się mówić o nim jego własnymi słowami. I tak zróbmy tym razem. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu religii smoleńskiej i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się miesięcznice smoleńskie, przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzonemu przez władzę do debaty publicznej. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych, partyjnych bądź prywatnych celów. Natomiast chciałbym, aby prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz cała pisowska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach. Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich. Nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj, zanim całkowicie pozbawi nas wolności. A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi i że nie będzie czekać, aż wszystko zrobią za was politycy, bo nie zrobią. Obudźcie się, jeszcze nie jest za późno.